powiem o tym, że rząd zamierza być może w części, niezbyt dużej, zrealizować swoją kolejną obietnicę wyborczą. W trakcie kampanii Platforma Obywatelska opublikowała 100 konkretów do zrealizowania w ciągu 100 dni. Tam, zdaje się, tych konkretów było zrealizowanych koło 6, jak do tej pory, dlatego rząd zaczął pracę nad kolejnym konkretem, to znaczy kwota wolna w podatku belki miała wynosić 100, Tysięcy złotych. No i dzisiaj rano pojawił się wywiad ministra finansów Andrzeja Domańskiego w pulsie biznesu. Nie każdy mógł go przeczytać, ponieważ był za paywallem, nie ma żadnego projektu ustaw na stronach rządu, nic nie ma, mamy tylko wywiad za paywallem, więc informacje dla ludzi, którzy nie mają paywalla, pulsu biznesu. Kwota wolna w podatku Belki ma wynieść 100 tysięcy. RAZY stopa depozytowa NBP, liczona na ostatni dzień trzeciego kwartału roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, razy mnożnik, czyli bierzemy 100 tysięcy razy kwota depozytowa, razy mnożnik. I wtedy dopiero wyjdzie nam kwota wolna od podatku. Obecnie ta kwota stopa depozytowa wynosi 5,25%, co oznacza, jeżeli mnożnik będzie 1, a nie musi być 1, może być mniejszy od 1. Andrzej Domański mówi, że jeszcze nie wie, ile będzie wynosił mnożnik, ale będzie tak skonstruowany, żeby stopa depozytowa razy mnożnik to było więcej niż 2,5%, więc on może wynieść na przykład 0,6 albo 0,7. Nie wiemy, jaki mnożnik sobie wybiorą. I to dopiero będzie kwota wolna od podatku, czyli nie 100 tysięcy Zł, tylko 100 tysięcy razy 5,25% razy mnożnik. I z tej kwoty 100 tysięcy złotych zostaje kwota wolna 5250 złotych, co mnożymy razy 19% podatku belki i mamy całe 997 zł 50 groszy oszczędności podatkowej. Ja dziwię się, że oni tak wąsko poszli, bo idąc tą metodą, to mogli zadeklarować. Milion złotych kwoty wolnej od podatku, a następnie powiedzieć, że to jest milion złotych razy mnożnik, razy stopa depozytowa, razy coś tam jeszcze i wyszłoby na końcu 17 złotych. Ale milion mamy w tym wzorze, tylko na cholerę to w ten sposób komplikować. Po co wprowadzać skomplikowane wzory w prostej sprawie? Zamiast powiedzieć, nie chcemy dać wam 100 tysięcy kwoty wolnej od podatku, damy wam 5 tysięcy, to nie. 100 tysięcy razy 5% razy mnożnik. Jest to niepotrzebne komplikowanie polskiego już bardzo skomplikowanego systemu podatkowego. Za 10 lat, jak ktoś spojrzy te, na te przepisy, to już nie będzie pamiętał tych obietnic Platformy Obywatelskiej, będzie zachodził w głowę. Ale na cholerę oni tam dali 100 tysięcy złotych. No to po to, bo 100 tysięcy złotych mieli w stu konkretach i nie chcieli, żeby każdy od razu na pierwszy rzut oka zobaczył, że ta y, obietnica nie jest spełniona, tylko jak ktoś dopiero się wejrzy, spojrzy, że tam jeszcze jest te 5%, to dopiero zrozumie, że żadnej kwoty w wysokości 100 tysięcy złotych nie będzie w tym Podobnie do tego, co działo się w Sejmie, ale najpierw wstęp teoretyczny. Kiedyś Lewica zajmowała się dolą robotnika i chłopa. Mówili, że tu są ludzie, którzy mało zarabiają, jest ta klasa robotnicza, trzeba im dać dużo pieniędzy, trzeba dbać o ich prawa. Nie może tak być, że kapitaliści i ludzie z pieniędzmi wyzyskują tych najbiedniejszych, dlatego trzeba się wstawić za osobami najbiedniejszymi. No i teraz trochę się zmieniło i Lewica zajmuje się czym innym. Czym się Lewica zajmuje, to wszyscy doskonale wiecie, ale czym się nie zajmuje? Mamy protest rolników. Rolnicy wychodzą na ulicę i mówią, że tak dalej być nie może, że zniknie zupełnie rolnictwo z Europy, że będą musieli zbankrutować, że wszystkie krowy to my będziemy ściągać z Ameryki Południowej. Na co Lewica mówi, że to jest świetne w ogóle rozwiązanie, bo jak taka krowa emituje to CO2 w Europie, nam te liczniki CO2 nabija, że to kompletnie bez sensu. Że dużo lepiej byłoby, gdyby ta sama krowa rosła sobie w Argentynie, tam emitowała CO2, następnie żeby jakiś statek brał tą krowę, wiózł do Europy, wtedy znowu emitował CO2 i wtedy to jest ochrona klimatu. Ale gdyby ta sama krowa, według lewicy, siedziała sobie w Europie, to byłby dramat. Emisja CO2, katastrofa klimatyczna i nic by z nas nie zostało. I rolnicy przeciwko temu protestują, przyjeżdżają do Warszawy. I myślicie, że tak lewicowiec to pobrudzi sobie ręce, żeby się spotkać z rolnikiem, który pracuje na to, żebyśmy mieli co jeść. Nie, on będzie sobie siedział na tym placu Zbawiciela, ten lewicowiec, pił sobie sojową latę i zajmował się tym, jak tu zrobić, żeby było więcej aborcji. I z tą aborcją właśnie była pierwsza awantura podczas posiedzenia Sejmu. Było zupełnie oczywiste, że w tym sejmie nie uda się przegłosować pomysłów lewicy dotyczących aborcji, ponieważ tylko lewica je tak bardzo popiera. Nie ma dla tych głosowań po prostu większości. A nawet gdyby jakimś cudem, nagle nie wiem, hołownia albo PSL zaczynali popierać aborcję, to dalej zawytuje to prezydent Andrzej Duda, który też to również zapowiadał. W związku z czym było zupełnie oczywiste, że istotnych zmian w prawie aborcyjnym w tym momencie nie będzie. Dlatego też te postulaty nie zostały wpisane do umowy koalicyjnej, ponieważ pozostali koalicjanci nie chcieli tych przepisów w takiej formie, jak chciała lewica. I to stał się duży problem dla lewicy, ponieważ to ostatnio w zasadzie był ich jedyny postulat. To jest partia, która w trakcie kampanii wyborczej obiecywała, że będzie więcej aborcji, będzie więcej gejów, będzie więcej podatków i nic z tego nie udało im się zrealizować. I tacy wyborcy lewicy myślą sobie, to po co my mamy na nich głosować? Jak oni nawet prostej naszej jednej sprawy nie są w stanie załatwić, to lepiej głosować na platformę obywatelską. I w sondażach platformie rośnie, lewicy spada. Do tego jeszcze Tusk ich tam oszukał na samym końcu cen negocjacji, no i lewica musi samodzielnie startować do samorządów, a że wysokiego poparcia nie mają, to też mało miejsc w tym samorządzie dla Lewicy będzie. No i z tego powodu Lewica musiała kontratakować. Z drugiej strony mieliśmy marszałka Szymona Hołownię z Polski 2050 z trzeciej drogi, który sam jest przeciwko aborcji, ale którego wyborcy są za aborcją. Więc on z tego próbuje wybrnąć, mówiąc, że tu Sejm nie powinien się tym zajmować, lepiej zróbmy referendum, Polacy sami wypowiedzą się, co w tej sprawie chcieliby robić. No i Lewica w tym momencie postrzega chołownię, jako kogoś, kto im blokuje ich projekty, ponieważ razem z naszą ustawą o kwocie wolnej od podatku do zamrażarki hołowni trafiła też ustawa o aborcji autorstwa lewicy. No i lewica, widząc, że sondaże im topnieje, postanowiła zaatakować na samym początku posiedzenia Sejmu Szymona Hołownią. Wychodziły na mównice po kolei te wszystkie posłanki lewicy. Jedna, druga, trzecia w trybie, bez trybu. Każda wychodziła i zaczynała krzyczeć na hołownię, jakim to on jest złym człowiekiem. Jeszcze te wszystkie pani minister z lewicy, bo każda każdy minister może wychodzić poza kolejnością, wtedy też mówić, co tam uważa, też wychodziły i krzyczały na Hołownię, że kłamca, że tu oszukał, że jest bardzo złym człowiekiem, a Czerwasty tak siedział z dala i obserwował, co się dzieje, a Tuska w ogóle nie było, bo nie bardzo chciał dawać twarz temu, co tam się działo. Na co chołownia taki cały czerwony, nawoływał do spokoju, że wszystko jest pod kontrolą, że 11 kwietnia będzie tutaj głosowanie, że nie można tych głosowań było zrobić przed wyborami, wybory są 7 kwietnia, bo wtedy ich wynik mógłby być zupełnie inny, ale 11 kwietnia to wynik tych głosowań być może będzie inny. Być może hołownia ma coś do ukrycia przed swoimi wyborcami i po wyborach zamierza się zachować inaczej niż zachowałby się przed wyborami. No i wtedy Szymon Hołownia zrobił błąd. Zaczął nawoływać do spokoju. No jak wszyscy doskonale wiemy, jak wściekła kobieta słyszy, że ma się uspokoić, to to nie pomaga, to się robi jeszcze bardziej wściekła, i kontynuację tej awantury mieliśmy na Twitterze. Twit dowodzi, że pani Żukowska i jej koleżanki nie uspokoiły się, nie odpowiedziały na wezwanie Szymona Hołowni do spokoju. Natomiast pod tym tweetem wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja, wytrącająca trochę lewicy z rąk argument, że to tylko kobiety mają prawo do wypowiadania się na temat aborcji. Jest zupełnie oczywiste, że co najmniej do 11 kwietnia ta sprawa się nie wyciszy, że będziemy mieli ciągłe ataki lewicy głównie na Hołowni, bo w zasadzie nic innego lewica w tym momencie nie ma, to jest jej jedyny temat i będziemy jeszcze całymi tygodniami o tym. Przechodzimy do kolejnego tematu. W środę, w trakcie tego posiedzenia Sejmu, o którym przed chwilą mówiłem, pod Sejmem trwał protest rolników. Protest przez prawie cały dzień był wybitnie pokojowy. Do Warszawy zjechało naprawdę mnóstwo rolników, zgało czerwonymi flagami, chodzili, stali w miejscu, był spokój. Stałem pomiędzy policją a zupełnie spokojnie stojącymi rolnikami. Tam byli jeszcze dziennikarze, przychodzili, robili jakieś wywiady, pytali się mnie, co myślę o tym Zielonym Ładzie, za mną stali rolnicy, a przed nami stała szpaler policji, z takimi tarczami, z pałami, z jakimś gazem. Czemu tam w ogóle były takie oddziały prewencji, kiedy w zasadzie nic się nie działo, to ja do teraz nie wiem. W każdym razie podchodzili do mnie co chwilę policjanci, mówili, żebym ja stąd poszedł, że to nie jest dobre miejsce i nie bardzo rozumiałem, dlaczego to jest złe miejsce, no bo stali pokojowo na rolnicy i nie wiem czemu naprzeciwko stali policjanci. Mówiłem im, że jeżeli ktoś tu nie jest na właściwym miejscu, to panowie policjanci, to was tu nie powinno być, a nie nas, no bo tu mamy protest przeciwko Zielonemu Ładowi. No co policjanci mówili, że, że oni rozumieją, że też uważają, że to dziwne, ale że takie mają rozkazy i bardzo mnie proszą, żebym ja sobie stamtąd poszedł. Ja wtedy jeszcze nie rozumiałem, czemu oni mnie tak proszą, ale oni już chyba widzieli, ponieważ po kilku minutach ta policja nagle zaczęła w nas wbiegać. W sensie odpalili gaz i wbiegli starczami w tych wszystkich rolników. Mnie potraktowali gazem. Miałem całą twarz w gazie, całą koszulę w gazie, natomiast żadną pałą nie dostałem. Policjanci mnie ominęli i pobiegli za rolnikami, którzy w tym momencie musieli się trochę cofnąć. I wtedy to była dziwna sprawa dla mnie, bo ja pierwszy raz w życiu dostałem gazem, no bo patrzysz, że jestem cały w gazie i nic mnie nie piecze. W zasadzie czuję, że jestem cały w tym brudny, ale nie było żadnych ujemnych innych stron. Myślę, co, niech jakiś gaz mają niedziałający? Czemu ja cały chodzę i nie mam żadnych tutaj objawów, nic mnie nie piecze, mimo, że jestem cały w tej ich paciai. No to zacząłem dalej chodzić pomiędzy rolników i policję. Namawiałem tych rolników, że by trochę się odsunęli od tej policji, mimo, że dalej byli pokojowo nastawieni, żeby nie eskalowali, chociaż no, nie jest łatwo przekonać ludzi, których przed chwilą goniła policja, żeby stali spokojnie, się nie denerwowali, ale naprawdę większość, zdecydowana większość była zupełnie spokojna. Kim? Z innymi posłami Konfederacji mówiliśmy, żeby nie eskalowali, żeby nie próbowali bić się z policją, bo to nie ma kompletnie żadnego sensu. Że jakie starcie z policją, to naprawdę lepiej mieć zęby potem niż rację, że nie ma możliwości wygrania starcia z policją, że zejdźcie z tej drogi, cofnijcie się kilka metrów. Próbowaliśmy uspokajać sytuację. I tak po, nie wiem, 15-20 minutach tego uspokajania, nagle zaczęły mnie oczy bardzo piec. Nie wiem, czemu dopiero wtedy może się dotknąłem gdzieś ręką, nie wiem. W pewnym momencie zacząłem łzawić, nie byłem w stanie otworzyć oczu. Dobrzy ludzie, którzy koło mnie stali, dali mi wodę, żebym przemył tą wodą twarz. I to był błąd. Nigdy nie róbcie tego, co ja zrobiłem, ponieważ ta woda rozmazała mi tylko ten gaz po całej twarzy, po oczach, po szyi, po dłoniach. Wszystko zaczęło mnie piec. Czerwony cały byłem. Oczu nie mogłem otworzyć, bo jak tylko otwierałem, to strasznie mnie piekło. I jak im więcej wody mi ci rolnicy dawali, tym było ze mną go... Gorzej. W pewnym momencie zobaczyłem, jak na chwilę otworzyłem oczy, że koło mnie kręci się Konrad Berkowicz. To poprosiłem go, żeby mnie odprowadził do Sejmu. Przebiliśmy się przez ten kordon policyjny, i wtedy pomyślałem sobie, że skoro w Sejmie mamy bank, mamy PKP, mamy lot, mamy fryzjera, mamy kwiaciarnię, to może jest jakiś punkt medyczny, gdzie jakiś lekarz jest i może mi pomoże. Poprosiłem człowieka ze straszy Marszałkowskiej, czy jest taki jakiś punkt ratunkowy na terenie Sejmu, skoro wszystko mamy, to może lekarza też mamy. Okazało się, że jest. Jest punkt ratowniczy, trafiłem tam. Tam państwo mi na szczęście pomogli. Przymyli mi oczy taką solą fizjologiczną, żeby ten gaz z oczu wypłukać, natomiast cała reszta twarzy strasznie dalej mnie piekła, ale już przynajmniej mogłem widzieć. To był duży postęp mogłem normalnie oczy otworzyć, ubrałem się znowu w tą całą zagazywaną koszulę, szybko pobiegłem do żabki po 2 litry mleka, poszedłem do mieszkania, bo mieszkam zaraz obok sejmu i tym mlekiem się dopiero umyłem i to mleko naprawdę pomaga. Więc jeżeli kiedyś będziecie mieli takie nieszczęście, że ktoś was spsika gazem pieprzowym, to jak najszybciej do żabki po mleko i tym mlekiem sobie twarz wyczyścić. Działa dużo lepiej niż woda i bardzo szybko pomaga wpadłem do Sejmu. Nie zdążyłem już na pierwszy wniosek formalny, tam ktoś inny z Konfederacji zaczął mówić, ale nosiło mnie aż i mi powiedzieli koledzy, żebym i szedł i po -po powiedział, co ja o nich tam myślę. Wtedy wszedłem na Mównicę bez żadnego trybu, w tym trybie, bo bardzo chcę, jak się bardzo chcę, to wszystko można. Jeszcze dziękuję Markowi Jakubiakowi, który według tam procedur powinien wtedy mówić, ale widział, że ja idę w trybie, że bardzo chcę, więc mnie wpuścił i powiedziałem tym wszystkim ludziom, co ja o nich... Myślę, po raz pierwszy miałem zupełnie improwizowaną wypowiedź, jeszcze wchodząc na mównicę, nie wiedziałem co zaraz będę chciał mówić, ale nie wyszło najgorzej. No i zaraz potem co mnie strasznie zdziwiło, Szymon Hołownia zaczął twierdzić, że no rzeczywiście byli chuligani, rzeczywiście byli prowokatorzy, ale na pewno nie po stronie policyjnej, że to rolnicy tak strasznie prowokowali, to rolnicy byli agresywni i według niego tak to wyglądało. No w rzeczywistość, jak się potem okazała, była zupełnie inna, ja tego w sumie na własne oczy nie widziałem, bo już jak ten gaz zaczął działać, to niewiele widziałem, natomiast w miejscu, w którym ja stałem, rolnicy byli zupełnie spokojni. A potem okazało się, że jest mnóstwo na Grań, na których widać dosyć dokładnie, jak to policja rzuca kostką brukową w ludzi, jak to policja atakuje zupełnie nic nierobiące, niewinnie stojące sobie z flagą osoby, więc ja tutaj mam pewne wątpliwości. Według mnie to specjalnie ci policjanci, te czarne owce, tak to zostały nie wiem, zobowiązane, ktoś im rozkaz wydał, że mają się w ten sposób zachowywać i prowokować zupełnie pokojowo stojący tłum. Gdyby policja chciała, żeby tam nie było żadnych zamieszek, to by nie było żadnych zamieszek, bo nie było się by z kim awanturować. Gdyby stali sobie w oddali i nie atakowali rolników, to przecież ci rolnicy byliby zupełnie spokojni. Kto normalny podbiegałby do daleko stojącej spokojnie policji i ją atakował? Nikt by tego nie robił. Jeżeli tam były jakieś nerwy, jeżeli były jakieś zamieszki, to właśnie z tego powodu, że policja je prowokowała. I policja doskonale wie, jak się zachować, tak żeby były jakieś awantury i doskonale wie, co robić, żeby tych awantur nie było. I tej policji niestety zależało na tym, żeby awantury i zamieszki na tym, Proteście były. Po ja i tak miałem szczęście, bo dostałem tylko gazem, a mój kolega z Nowej Nadziei i z Konfederacji, Ryszard Wilk, to został wprost spałowany przez policję, rzucili go na ziemię, obezwładniali. I gdyby nie to, że zaczął krzyczeć, że jest posłem, to nie wiem, jakby ta sprawa się skończyła. Więc Wilk miał jeszcze więcej pecha ode mnie. No niestety, sprawa Wilka się tak nie przebiła jak moja, ale mam nadzieję, że jeszcze przy... cała przyszłość przez Ryszardem Wilk.